Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo. Bardzo rzadko w Komisji do Spraw Unii Europejskiej posłowie osiągają konsensus, a wydaje się, że w tej sprawie zdania posłów różnych opcji były bardzo zbliżone. W toku dyskusji zarówno eksperci Biura Analiz Sejmowych, jak i posłowie wykazywali niezgodność rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych z licznymi przepisami polskiej konstytucji, niezgodność z traktatami unijnymi, które wykluczają harmonizację w tej dziedzinie. Panie ministrze, jak państwo sobie wyobrażacie harmonizację wśród państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie, w której na przykład w Holandii dopuszczana jest niedobrowolna eutanazja niemowląt? W Polsce to jest, jednak nie mieści się w głowie tego typu rozwiązanie. Mam pytanie, jakie wnioski państwo zamierzacie z tej debaty wyciągnąć, bo posłowie jak uratowali honor polskich instytucji władzy w tej sprawie.